apeluję do władz miasta, do tych, którzy mają coś do powiedzenia, ażeby zrobić krok w tył i zastanowić się nad najlepszym rozwiązaniem dla tej ulicy, dla tej części miasta, zanim podejmie się kroki radykalne, polegające na wycince drzew, z których już się nie będzie można wycofać. W maju, kiedy takie wieści zaczęły się rozchodzić, rozmawiałam z panem wiceprezydentem Mariuszem Wiśniewskim, który mnie zapewnił, że drzewa nie będą wycinane, że jest to, jak określił, fake news i że ręczy słowem, głową za to, że te drzewa nie będą wycinane, co mnie uspokoiło. Takie też informacje pojawiły się w mediach z tym określeniem fake news. Czy poprowadzenie nowego tramwaju ulicą Ratajczaka jest niezbędne? Czy jest niezbędne ponoszenie takiego kosztu finansowego przez miasto, 0,5 miliarda złotych? I kosztu społecznego, gdyż jak wiemy, mieszkańcy ulicy Ratajczaka czy tutaj Starego Miasta nie chcą tego tramwaju. No i też nie chcą wycinki drzew, nie tylko przy ulicy 27 grudnia, bo też są skrzyżowania, ulica Ogrodowa, Powstańców Wielkopolskich, tam też będzie ta zasadnicza przebudowa.